Oj, nie wyrobię. Ło, patrz co się trafiło. Ty, tam jest Tama? What the hell? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Zostaw łapę w górę oraz suba i zaczynamy. Dzisiaj będziemy walczyć o Lucid Air. Jest to samochód elektryczny ekskluzywny, którego marka ponoć ma upaść. No zobaczymy, tak przynajmniej mówi Elon Musk, że albo Lucid Air upadnie, albo Rivian upadnie, albo Lucid Air. No taka tylko ciekawostka ze świata motoryzacji, no nie musi się tak stać, zobaczymy. To jest po prostu walka między dwoma producentami. Tutaj widzę, że są rzeczy, które mogę sobie kupić, których jeszcze nie mam, więc Falling Air Horn kupiłem sobie. I zaczynamy od początku, więc dzisiaj będziemy się zajmować American Muscle. Oczywiście kontynuujemy historię amerykańską. Więc musimy wziąć ZR1, starą ZR1 albo nową ZR1 z 9 roku, znaczy no nie najnowszą, po prostu z 9 roku. Mam dwie takie korwetki, a wezmę sobie tą nieulepszoną. Jest to bardzo fajny samochód, tak swoją drogą, dlatego że ma fajny smaczek w Forza Horizon 5. Ja chyba go pokazywałem na ostatnim odcinku. Nie w każdej grze silnik pod maską się rusza, tutaj mamy maskę przeźroczystą akurat po środku i widać ten kompresor jak nam drga. No i oczywiście fantastycznie brzmi. Fura już sobie ulepszyłem, zmieniłem sobie na skrzynię manualną ze sprzęgłem, bo tak patrzę, że ta postać sięga gdzieś tam ręką na dół, więc to jest pewnie wersja właśnie z manualem. No i przede mną jest teścik na 3 gwiazdki, trzeba to zrobić, tam chyba gdzieś koło 270 km na godzinę. Jedziemy. No nie wiem. Tu chyba nie weszły 3 gwiazdki. I tak myślę, może kolor pomarańczowy sobie zrobimy. A pewnie, że tak. A, trochę byłem zaskoczony, może za wolno tutaj jechałem. Nie chciałem dawać tego paskudnego spoilera z tyłu, żeby zwiększyć docisk, przez co no, muszę uważać na zakrętach. Ale wolę to. To jest zresztą mój ulubiony model korwety, tak szczerze mówiąc. Same pozytywne wspomnienia z gierek mam właśnie z tą korwetką. Co powiecie na Hot Wheelsowy pomarańczowy? A, tak z daleka wygląda jak kupa, nie? Brzydkie są te kolory, kurde. Zrobimy sobie jakiś taki, o może coś w tym stylu. I sobie zrobimy taki taki spalony pomarańcz. Dajmy jeszcze, hops. Ej, ciekawy kolor wyszedł, co? Dajmy jeszcze jasność. No ale dziwny kolor, ty. Tutaj taki wyblakły możemy zrobić. Nie no, może więcej czerwieni. O, coś takiego. Ty, ale dziwaczny. I tu ciemniejszy. To jest błyszczący, ale taki matowy jakby trochę, nie no, błyszczący, nie metalik, nie? Ostatnia rzecz to wyścig. Pojadę sobie ostatnio dodany wyścig do Forzy Horizon 5. Jeden z tych kilku nowych. Mustang, kurde, jaką machę tam ma porobioną. Skubanie. Jak poleciał, kurde. Co te boty robią, ej? O kurde! Niedobrze.
i zaczynamy sobie trial. Startujemy, ale ładna pogoda. Kurde, mam nadzieję, że nie wziąłem Mustanga do driftu. Oho, zaczyna się starcie, kurde, zderzają się. Teraz nie wiem, który to jest bot, a który to jest gracz, cholera. Nie, to dobra, ten co mnie zepchnął, to był bot, ty. Ej, te boty są jakieś teraz naćpane, ja nie wiem. Co to, szutry są? Fuck, ej, ale lipa. Ja wziąłem szosowe auto. O nie, będzie ciężko. Tym to idzie pięknie, kurde. Mam jeszcze takiego Mustanga zrobionego na offroad z oponami shooterowymi. No właściwie nie na offroad, tylko na shooterek i właśnie ma opony shooterowe. No ale ten samochód pamiętam, że dobrze mi się kojarzył, bo zawsze nim tam wygrywałem coś. I teraz idzie bardzo dobrze. Och. Musiałem niestety powtórzyć tego triala, ale było warto. I cyk, weszło. Przywaliłem w naszego. Chyba. Dobra, jesteśmy na czołówce. Ekstra. Kurde, jaka mgła, nic nie widać, ziomek. Co ma na to? Ale dziwnie. I cyk. Za triala dostaliśmy Vipera ACR. Takiego już chyba nie najświeższego. Zresztą jeśli chodzi o Dodge Viper, to przestali go produkować. O, z 8 roku. Tak, taki już nie najświeższy, że tak powiem. Trial zrobiony, bardzo fajny był. Drugi wyścig był z tą mgłą taki trudniejszy. No i mamy dwa tory stworzone przez graczy. Ciekawe co to będzie tym razem. Zobaczmy. No wziąłem samochód szosowy, bo innego nie mogłem wziąć. A, bo tak wiesz, na mapce to wyglądało, jakbyśmy mieli jechać tutaj po shooterku. O kurczę, jak równiutko. Jesteśmy na szczycie wulkanu tak w ogóle. Ty, ale to jest jakiś... Ty, tam jest Tama? What the hell? O kurczę, to jest chyba jakiś tor z prawdziwego zdarzenia, ale jak równiutko zrobiony, wow! O kurczę, patrz. Czy to nie jest czasami z Gran Turismo? Skądś mi się kojarzy ten tor, ale nie jestem pewny skąd. Jeśli wy wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy, co to może być. Była tam Tama, na pewno nie była to Tama Hoovera. O kurde, gdzie to jest? Ale zajebisty klimat ktoś tutaj zrobił, faktycznie taki górski. No i w dodatku mamy zimę teraz w Forzie, więc tutaj na szczycie wulkanu jest śnieg. No ale ktoś mógł sobie do tej mapki wybrać po prostu taki sezon, żeby tutaj ten śnieg był. I czujemy się tak jakbyśmy byli gdzieś w Alpach albo coś takiego, co? Fajny klimat, kurde, ale ktoś miał zajebisty pomysł. Tutaj mamy Tamę po lewej stronie, właśnie mijamy. Ej, spoczko, ale tor jest zrobiony genialnie, naprawdę, to jest jeden z lepiej wykonanych torów, jakie jeździłem do tej pory.
dlatego że jest zajebiście... Ładnie są zrobione tarki i tak w ogóle, to raz, a dwa, jest równo. To się rzadko zdarza i mega trudno to zrobić. Spróbujcie sobie te mapki potworzyć jakieś tam i zobaczycie, jak trudno jest zrobić wszystko tak równiusieńko, żebyś naprawdę nie miał na tych zakrętach czy na tych podjazdach jakiegoś podskakiwania na samochodzie. Ja tutaj na kierownicy czuję takie delikatne drgania, że coś tam nie jest idealnie, nie? Ale jest i tak bardzo dobrze. Zobaczcie, tutaj sobie stoi jakiś domek. Mega. I dostaliśmy za to RTR Spec 5 chyba? Taki Mustang przerobiony, że tak powiem. O, nam się teraz tutaj... Tak, Spec 5 RTR z 18 roku. Następna mapka w playliście festiwalowej to jest Tokyo Bay. Tutaj nie mamy przeciwników. Chyba chodzi bardziej o zwiedzanie. Tak, to jest po prostu miejsce industrialne, raczej jakiś port. Spoko to wygląda. O kurczę, w ogóle nie czujesz, że to Forza, nie? A no czuć trochę, wiadomo, że są te asety typowo Forzowe, tak? Jeśli chodzi o budowanie traski. Ale ja bym tu kurczę... Znaczy, gdybym wiedział, że tutaj będzie typowo do driftu, to bym wziął jakieś lepsze auto driftowe, ale to jakoś sobie daje radę. Cadillac CT5 chyba wziąłem. Mi się zawsze myli te CT4 z CT5, one są bardzo podobne do siebie, ale to jest CT5, bo CT4 ma tylko troje drzwi, dwoje drzwi właściwie, bo to nie jest kombiak, ani hatchback, bo to jest coupe. Miałem okazję ostatnio jeździć Cadillaciem na torze w Las Vegas i to była chyba właśnie CT4. No, tak jak mówiłem, myli mi się. I samochód jest absolutnie fantastyczny. Jezu, tak się zajebiście kleił. Możecie zobaczyć sobie u mnie na kanale Corbo Vlog. Tam mam takie vlogi różne z różnych rzeczy. O! I właśnie z toru w Las Vegas jeździłem sobie tym Cadillaczkiem. Możecie zerknąć, jak chcecie, zapraszam. Weszło. Mega przyjemny tor, trzeba przyznać, bardzo fajnie wykonany. To jest to miejsce, okolica plaży. Tu jest kawałek asfaltu, także nie było widać tam tła żadnego. Fajnie, spoko. I Super Wheel Spina dostaliśmy. O, tam było napisane Tokyo Bay Drift, okej. No i teraz coś, czego dawno nie robiłem, czyli Playground Games. Będziemy bawić się w zarażonego i tak dalej. Wystarczy w tym uczestniczyć, nie trzeba tego kończyć. Więc chętnie. Znaczy nie, inaczej. Uczestniczyć trzeba skończyć, ale nie trzeba wygrać. O, w ten sposób. Pamiętajcie, że do Forzy wrócił tor owalny, więc możecie sobie tutaj pośmigać, jeśli chcecie. No i można zrobić sobie też ten wyścig na torze owalnym. No, tutaj można sobie przyjechać raz i raz się przejechać właściwie po temacie, nie? Przecież nikt nie będzie tutaj 50 kółek robił, jak ja ostatnio. O kurde, jakie mocarne samochody mamy do wyboru. No to powiem ci, że będzie jeden wielki chaos w tych zawodach. Nie wiem, co tutaj wybrać, kurde. Dobra, wezmę chyba Cosworta sobie. To jest taki pewniak, nie? Zobaczmy. O kurcze, jaka arena. Dobra, ja jestem uciekinierem. A gdzie są zombiaki? O, dobra, już wiem gdzie. No zajebiście. Ach, mam z interfejsu wyłączone nicknamy nad głowami graczy. O, ktoś mnie... Nie, czekaj, co? Co się dzieje? Muszę to chyba powtórzyć i włączyć sobie nicknamy nad głowami. Czekaj, mogę to zrobić teraz? Opcje... tak... i... Name over cars, okej, okay, teraz będzie dobrze. O, no i teraz można grać. Kurczę, zostało dwóch naszych kierowców. Będzie ciężko to wygrać. Spróbuję się naprawić. Ty, a teraz się zmieniła arena. Nie jesteśmy już tam wewnątrz stadionu, tylko jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Co, mamy trzy różne areny na tych zawodach?
Popatrz na to, ale dziwnie. Dobra, teraz spróbuję się tak łatwo nie dać. I jest jeden tylko zarażony, on na razie wszystkich ściga. Wcześniej dorwał mnie bardzo szybko, ale teraz się tak nie da. Zresztą będzie mu trudniej trafić jakiegoś gracza. No i jego nie widać na mapie, to w sumie też bardzo warto o tym pamiętać. Ale już będę widział jego nickname, jak będę się na niego patrzył, wiesz. To też trochę pomaga, jakby nie patrzeć, nie? Ktoś sobie tam na samolot wleciał, wjechał. Czy on mnie goni? Jest, goni mnie tam z tyłu, okej. Okay. O, korwetka, jaka fajna policyjna. Zostałem zarażony jako pierwszy, co za niefart. Tutaj się gościu zresetował jakoś dziwnie. No, ciekawe cwaniaczki. I cyk! Mam go. Ale to ciekawe, bo tu jest taki tryb. Ja myślałem, że mogę się od kogoś jeszcze odrazić jakby. Ach! Ale mi uciekł. Czekaj, tutaj mamy jakiegoś, co się zastanawia. Aha, cwaniaczek jest, zobacz. Zobacz go. Strasznie twardy jest ten mój Cosworth, powiem ci. Tak tutaj się podbija na tych offroadach, że ciężko go opanować w linii prostej. O, RS200 to był chyba, nie? No, jego będzie ciężko złapać. Zwłaszcza jak może się, wiesz, obracać tak szybko, nie? No, trzy różne areny mamy, teraz jest trzecia. Jeden jest goniący, jeden jest berkiem, a reszta ucieka. No, ja się daję w pierwszej kolejności złapać, cholera. Najlepszym sposobem jest chyba jechać za tym, który goni wszystkich. Tak widziałem kiedyś taką taktykę. I to jest całkiem niezła taktyka. Bo wiesz, cały czas masz gościa na oku, nie? To trzeba uważać, żeby w niego nie przewalić. Ty, ten gościu w RS200 jest goniącym. Okej. Okay. Rozwalił się gdzieś tam. On mnie, wiesz, widzi na mapie normalnie, nie? To jest ciekawe. Mógłby zahamować i bym w niego może przywalił czy coś. Co tu się... On pojechał, on w ogóle sobie jeździ dookoła mapy i ma wszystko gdzieś. What the hell? Ma bardzo szybki samochód, ciężko go dogonić. Dobrze, że ja nie jestem goniący, bo bym... No, bardzo długi mecz by był, tak mi się wydaje. Gdzie on jest? Z tyłu nie ma, z przodu nie ma. No dobra, teraz ja muszę ścigać niezarażonych. Patrz, jak dobry ten gościu w korwetce jest. Jeszcze tam jeden został, tutaj jest jeden na blisko. O dobra, już mamy full, jeszcze jeden został. Okej, koniec. Wow, patrz co się trafiło. No to tak, to ja mogę grać. Wyślemy komuś jako prezent, bo ja już mam kilka tych samochodów. Może dla... Kurczę, chciałbym wysłać do mojego klubu. Wyślę jakiemuś nowemu graczowi, o. No i fajnie. Już możemy sobie Lucida odebrać. Do Pontiaca zostało nam 14 punktów. No to trochę jednak jest. I tak myślę, że pójdziemy sobie dzisiaj na Hot Wheelsową mapkę i tam porobimy jeszcze rzeczy, ale zanim to znajdziemy sobie skarb. Może jeszcze któreś mistrzostwa stąd zrobimy i te i tą strefę driftową, bo tutaj jest jedna. A, jeszcze jest Speedzone. Kurde, po shooterach będzie chyba. Dobra, to zróbmy sobie tą strefę driftową. Musimy pojechać Mustangiem w B-klasie. Kurde, ale to będą dwa oddzielne tuningi. Do driftu będzie inny i do Speedzone'a będzie inny. Ciekawe, ile punktów musimy tutaj nastukać. Róbmy po kolei, nie? Żeby nam się nie myliło. To bym chciał sobie zrobić. Zobaczcie, musimy mieć Forda 100k kredytów plus, czyli powyżej 100 tysięcy kredytów. Tyle musi kosztować. Ciekawe, nie? Tutaj jakieś są mistrzostwa. Oval Circuit, o kurde, to może być też bardzo szybkie.
No zobaczymy sobie. Ale najpierw tak, strefa driftowa, musimy mieć Mustanga z... i w B-klasie, wow! To będzie dosyć ciekawy tuning. No to jedziemy z tym tuningiem. Ciężko mi uwierzyć, że ten samochód jest z 2000 roku. Wygląda trochę jak na lata 80 albo coś takiego, nie? Jo, piernicze, patrz co on tu ma pod maską. No i nie wygląda jak Mustang. Wygląda jak jakieś... no, typowe auto sportowe z tamtych lat chyba. Nie, ten przód zwłaszcza wygląda bardziej jak jakieś Mitsubishi albo coś. Zaczniemy sobie od strefy pomiarowej, bo zrobiłem taki tuning, którego nie jestem pewny. Musimy mieć średnią prędkość 120 km na godzinę. Myślę, że to będzie najtrudniejsze do zrobienia w całej tej playliście festiwalowej. Ale no, zobaczmy. Może powinienem się jakoś lepiej rozpędzić. Opony mam standardowe. Dawaj. Chyba luźna guma jest. Jakbym z tej strony jechał w tamtą stronę, to byłoby lepiej, nie? Zrobiłem sobie dwa Fordy, żeby już tam nie ganiać z tym tuningiem i drugiego zrobiłem sobie do driftu. I raczej ta druga próba powinna pójść nam jakoś tak sprawniej. A, chodź tutaj, dałem mu różowe felgi, żeby przypadkiem się nie pomylić później. Dużo samochodów w moim garażu mam zrobionych na drift i często je sobie omyłkowo gdzieś tam wybieram do jakichś zawodów, wiesz, wyścigi po torze czy coś, nie? I potem nagle okazuje się, że samochód jeździ tak, zamiast do przodu, prawda? Więc wiesz, maluję felgi na różowo i od razu wiem, że ten samochód jest konkretnie do tego jednego celu. To jest tylko klasa B, a naprawdę daje radę. 700 koni mechanicznych równe udało się uzyskać ze standardowego silnika. Opony oczywiście fabryczne. Nie wiem ile tam musimy mieć, ale powinniśmy dać radę. I cyk. Czy się udało? Chyba tak. O, nowy rekord zrobiłem. 3 gwiazdki? A, tu musiałem tu słabo pojechać. Get you hatch back and out and touch the Sierra Verde sky as you fly through the dam. Okej, okay. Takie coś mamy do zrobienia, czyli musimy wziąć Forda Escorta, nie Escorta, jak on się nazywa, Forda Focusa starego. Czy to po prostu może być jakikolwiek hatchback? Na wszelki wypadek weźmy ten samochód, który był na miniaturce, tu chodzi pewnie o tego. Ty, a jakbym wziął tego? Ja spróbuję wziąć, bo tutaj już mam stuningowany. Okej, okay, Tama jest tutaj, jezioro mamy w tym okresie wyschnięte, więc zobaczmy, mam nadzieję, że... No to też jest hatchback, prawda? Więc powinno nam zaliczyć. I musimy przeskoczyć przez Tamę, która teraz nie funkcjonuje, chyba że musimy z drugiej strony wyskoczyć, bo tam się też tak da. Ale spróbuję tu i zobaczymy, czy zaliczy. Hop! Nie. Okej, spróbuję z drugiej strony. Jak nie, to zmienimy samochód. Zobaczymy, czym tutaj gościu stoi. Stoi czym? Aha, on wziął Volkswagena, czyli też hatchback. Tam nie było napisane, ale wydaje mi się, że to musi być amerykański. Jak to zrobić? A może z drugiej strony? Przez środek? Zobaczmy. Hit the sky. Ubrałem sobie na szybko jakiś tuning do tego Focusa. Ja nie wiedziałem, że on ma takie zajebiste spoilery. Zobacz z tyłu. Super. Wiesz, bo oni dodają co chwilę jakieś nowe rzeczy do samochodów. Ciężko się czasami połapać, co dodali akurat do tego, który cię interesuje. Dobra, myślę, że trzeba dotknąć sufitem mostu od dołu.
O! Okej, okay, jednak nie trzeba, trzeba było po prostu wyskoczyć. Ale tak samo wyskoczyłem tym poprzednim samochodem, który też był przecież hatchbackiem. Ech, zobaczmy. O! Okej, okay, tutaj mamy skarb do odnalezienia, chodźmy. Co myślicie o tym? Gdzie może być skarb? No, kurde. Tutaj trzeba przyznać, że trudna sprawa, bo może być tak naprawdę wszędzie. Wcale nie musi być w jakimś charakterystycznym miejscu, ale pewnie mamy podpowiedź w postaci zdjęcia. Ua, no powiem ci. Okej, okay, dach jest z słomy chyba. Słomiany dach. Jakiś taki budynek ze słomianym dachem. Gdzie to może być? O, tu jest budynek ze słomianym dachem, ale nie ma tyle takich daszków charakterystycznych, nie? Ja pierniczę, tu same budynki ze słomianym dachem są. I kolor tego budynku na pewno nie był biały. Tak? Czekaj. Zobaczmy, jeszcze kolor tego budynku był pomarańczowy, a w tle jest jakiś biały. I mamy taki parasol. Parasola pewnie nie będziemy widzieć, ale będziemy widzieć tą taką jakby, nie antresol, tylko balkon na górze. Nie, więc rozglądajmy się. O, widzę, jest tam balkonik na górze. Jest też graffiti na tym, to chyba będzie to, czego szukamy. Zajedźmy z drugiej. Czy to jest koło naszej chaty tak w ogóle? Nie wiem. Jest, a, z tej strony dach, jest, znaczy budynek jest biały. Ty, gdzie mój skarb? Gościu mi chyba zabrał skarb. A. Nie, no jest tutaj ten daszek. Ale gdzie mój... O, jest, dobra, pojawiło się. Gościu stąd wyjechał, to się pojawił mój skarb. Ciekawe. I mamy. Okej. Okay. 100 tysięcy zdobyte. O, fajna nagroda, nie? Musimy zrobić zdjęcie Vipera z 8 roku, czyli tego, którego zdobyliśmy przed chwilą, wersja ACR, na torze wyścigowym. To jest bardzo proste, więc weźmy, zróbmy to. I... cyk, cyk, cyk. Załatwione, photo challenge zrobione. Bardzo proste. Zostało nam już tylko 5 punktów, żeby zdobyć Pontiaca GTO. I myślę, że możemy zrobić eliminatora. Ostatnio żeśmy robili eliminatora. Ja bym zrobił sobie te mistrzostwa na tym, na mapie Hot Wheelsowej. Jakąś taką mam ochotkę na to. Musimy tutaj jechać pick-upami z napędem na 4 koła. Będziemy chyba zjeżdżać z drogi, jechać offroadami po śniegu. To jest jedyny moment w Forza Horizon 5, kiedy możemy sobie po prawdziwym śniegu pojeździć właśnie na tej mapie. Jego tutaj trochę jest, mamy taką kompletnie oddzielną krainę właśnie śniegową, po której będziemy, myślę, że zaraz śmigać. O, jest chyba zjazd z drogi. No i mistrzostwo oczywiście trzeba wygrać. Ach, kurczę, wy wiecie co, ja tu chyba tylko raz jeździłem. Więc nie pamiętam kompletnie, jak to tu wyglądało. A tu mamy lód, zobacz. Wow, jadę sobie Chevroletem Colorado, tak się nazywa. Pa. Ale czad. Tutaj przydałyby się te opony z kolcami. Ja wziąłem takie, no, zwykłe oponki, takie co były na tym samochodzie. I można sobie, no, polatać dziwnie po tym lodzie, tak. No, nie jest to coś, co możesz zrobić codziennie w Forza Horizon 5. Nawet w Event Labie nie możesz sobie jakoś lodu zrobić na drodze, nie? Więc to jest jedyne miejsce, gdzie mamy taki prawdziwy śnieg i prawdziwy lód. Zobacz, jak się fajnie samochód brudzi. Oj, nie wyrobię! Cyk, bardzo proste to było, trzeba przyznać. Ło, te wodospady. Tutaj na dole, jak jedziemy sobie teraz tym torem tu tak bardzo wysoko, to pod tym torem jest taka woda, gdzie są wszędzie dookoła wodospady i wiesz,
To jest najbardziej niewykorzystany teren w całej Forzie Horizon 5, dlatego że tam można było zrobić naprawdę zajebiste wyścigi i myślę, że więcej graczy zachęciłoby właśnie to do kupna tego dodatku niż nawet wszystkie te tory, które są tutaj w powietrzu. Wiesz, te tory też są takie ciekawe, można sobie je śmignąć, można ich sobie, można je lubić, można ich nie lubić, nie? Ale tam na dole jest naprawdę zajebiście, super, super atmosfera, dużo wody, więc jakbyś chciał tam się ścigać, no to tylko samochód z dużym prześwitem, naprawdę mega. A nie wykorzystali tego terenu tam kompletnie, dziwne trochę. Ale bosko brzmi ten Mercedes. Uhu! Ale hopa. Dawaj, dawaj, dawaj! Ale się ślizga, skubaniec. O, brakowało, bym się rozbił. Jak driftuje, on jest kompletnie stokowy, ja nic w nim nie wymieniałem. Jest fabryczny, to jest chyba ta wersja z V12, jeśli się nie mylę. Któryś z nich miał V12? Te nowe już mają V8, albo mi się coś pokićkało. Ile tych samochodów jest, nie? Szalona ta mapa. Ty... W takim starocie mnie wyprzedził? Dawaj, dawaj, Mercedes. Wow, ej. Nie pamiętam tej traski. No i proszę bardzo, całe mistrzostwa na Hot Wheelsach skończone. Totalnie szalone są te wyścigi tutaj. I dwa samochody już możemy sobie odebrać. Ciekawszym z nich jest oczywiście Lucid Air, który jest bezpośrednią konkurencją Tesli Model S w tym wypadku. I to jest pierwszy Lucid w Forzie Horizon 5 w historii Forzy Horizon 5, także to jest bardzo ciekawe auto. No i drugi to jest Pontiac GTO, który nie wiem, czy nie wrócił do nas z Forzy Horizon 4. Tak wygląda sobie Lucid. Zbadamy go sobie jeszcze na oddzielnym odcinku. A wam bardzo dziękuję, że byliście teraz ze mną. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!